Kazimierz Porębski urodził się 15 listopada 1872 roku w Wilnie. W latach 1889-1892 studiował w Korpusie Morskim w Petersburgu. Awansowany do stopnia Miczmana rozpoczął trwającą 25 lat służbę wojskową w rosyjskiej marynarce. W 1895 roku ukończył roczny kurs oficerski broni podwodnej i elektrotechniki. Służył na okrętach różnych klas. Znał biegle języki: rosyjski, angielski, francuski i niemiecki. Uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905 roku jako starszy oficer na krążowniku Nowik. W 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, objął stanowisko dowódcy okrętu liniowego Rostisław, a później pancernika Imperatryca Maria i brał udział we wszystkich jego akcjach bojowych na Morzu Czarnym. Od 1916 roku dowodził brygadą krążowników, z jednoczesnym pełnieniem obowiązków szefa lotnictwa floty czarnomorskiej. W 1917 roku służył we Flocie Bałtyckiej. W sierpniu, ze względu na stan zdrowia, podał się do dymisji. Latem 1918 roku rozpoczął służbę dla Polski. Zgłosił się do Wojska Polskiego, został przyjęty w listopadzie w stopniu generała porucznika i przedzielony do komisji odbierającej od Niemców roboty regulacyjne i mosty na wiśle. Od marca 1919 roku był członkiem Rady Wojennej Ministerstwa Spraw Wojskowych, a w maju objął stanowisko szefa Departamentu dla Spraw Morskich. W listopadzie i grudniu tegoż roku uczestniczył w polsko-niemieckich rozmowach w Berlinie i Paryżu na temat przejęcia dzielnicy pruskiej. W 1920 roku brał udział w przejmowaniu Pomorza, zakończonego symbolicznymi uroczystościami zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku. W sierpniu 1920 roku kontradmirał Kazimierz Porębski przekazał czasowo swojemu zastępcy, komandorowi Jerzemu Świrskiemu, pełnienie obowiązków szefa Departamentu dla Spraw Morskich, a sam wziął udział w Bitwie Warszawskiej jako dowódca obrony rzecznej na odcinku «Zegrze Dąbie». 1 kwietnia 1921 roku Kazimierz Porębski został awansowany do stopnia wiceadmirała, a od nowego roku objął stanowisko szefa kierownictwa marynarki wojennej utworzonego w miejsce departamentu dla spraw morskich. 19 maja 1925 roku w wyniku niesłusznych podejrzeń o dopuszczenie nadużyć finansowych i nieudolność w dowodzeniu został zwolniony z tego stanowiska i przeniesiony w stan nieczynny, a 30 kwietnia 1927 roku w stan spoczynku. Odejście wiceadmirała Kazimierza Poremskiego ze służby czynnej stanowiło stratę dla marynarki wojennej i polskiej polityki morskiej. Od momentu powrotu do Polski w 1918 roku współtworzył marynarkę wojenną, inicjował prace nad regulaminami i instrukcjami oraz polską terminologię morską. Opracowywał programy rozbudowy floty morskiej, zajął się też tworzeniem szkolnictwa morskiego. W czerwcu 1920 roku powstała Państwowa Szkoła Morska w Tczewie, a 1 października 1922 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej w Toruniu. Z jego inspiracji w lipcu 1920 roku utworzono bazę lotnictwa morskiego w Pucku w 1923 roku przekształconą w morski dywizjon lotniczy. Był też inicjatorem budowy portów Gdyni, wojennego i handlowego, budowy linii kolejowej łączącej Kartuzy Wejherowo, redę Puck i Gdynię z Półwyspem Helskim. Wiceadmirał Kazimierz Poremski zostawił bogaty dorobek publicystyczny, wiele artykułów i memoriałów, między innymi: Memoriał o potrzebie utworzenia jednolitego w państwie Urzędu dla Spraw Morskich, Memoriał o zadaniach i pracach Departamentu dla Spraw Morskich, Konieczność i pilność budowy własnego portu i inne w czasie służby wojskowej odznaczony został m.in. orderem polonia restituta czwartej klasy pruskim orderem czerwonego orła czwartej klasy krzyżem komandorskim korony włoskiej rosyjskim świętego jerzego czwartej klasy świętego włodzimierza i świętego stanisława Zmarł 20 stycznia 1933 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym na Powązkach. Imię wiceadmirała Kazimierza Porębskiego od czerwca 1994 roku nosi ósma flotylla obrony wybrzeża w Świnoujściu.